Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem spróbuję nakłonić wyznawców słowa drukowanego do korzystania z audiobooków. Porównam też dwie aplikacje mobilne dedykowane słuchaniu książek, Storytel i Audiotekę, więc jeśli nie trzeba Was przekonywać i jesteście zainteresowani wyłącznie tym porównaniem, to śmiało możecie pominąć wstęp. Jeśli słuchacie mnie za pośrednictwem YouTube'a, to spis treści znajdziecie w opisie filmu. Po pierwsze, najważniejsza sprawa. Co trzeba zrobić, żeby słuchać audiobooków? Po prostu trzeba zacząć i sprawdzić, czy to jest coś, co leży w Waszej naturze i coś, co przypada Wam do gustu. Popularność audiobooków w Polsce, jeżeli chodzi o te badania czytelnictwa, jest raczej niewielka i prym cały czas wiodą książki drukowane i e-booki, ale to jest nadal forma tego słowa pisanego. A z moich doświadczeń wynika, że audiobooki sprawdzają się całkiem dobrze jako takie medium towarzyszące, chociaż uciekałam przed nimi bardzo długo. Uważałam, że absolutnie nie skupię się na treści, a w najgorszym wypadku głos lektora sprawi, że zacznę przysypiać. Jeśli Wasi rodzice czytali Wam na głos lub, co sprytniejsi, włączali nagrania na kasetach, to macie dobry fundament do tego, żeby po audiobooki sięgnąć i będzie to dla Was bardziej naturalne niż dla osób, które nie mają takiego doświadczenia. Może praktykujecie słuchanie filmów na YouTubie, gdzieś tam sobie je puszczacie w tle, albo jesteście takimi radiosłuchaczami starej daty, którzy wybierają stacje, gdzie prowadzący w większości mówią. To też jest dobra podstawa i w tym przypadku gadanie o braku skupienia nie ma żadnych podstaw. Rozumiem, że to też są jakieś krótsze, jeżeli chodzi o radio, krótsze segmenty, ale mogę Wam sprzedać patent, który może Wam pomóc i myślę, że on jest dosyć wymierny z tego względu, że przesłuchałam dwa tomy autorstwa tego samego pisarza, który opisywał tę samą problematykę. I w mojej ocenie jest to doświadczenie, na podstawie którego mogę wysnuć pewien ciekawy wniosek dotyczący tego, po jakie książki sięgać w formie słuchanej. Polecam te, które mają wartką akcję lub dużo dialogów, albo wartką akcję i dużo dialogów, co do których przypuszczacie, że w fabule wystąpią jakieś punkty zahaczenia, albo twisty, które przyciągną i wzmogą Waszą uwagę. I tu wydaje mi się, że dobrymi książkami będą thrillery albo kryminały. Swoją ponowną przygodę z audiobookami, tym razem już w dorosłym życiu, zaczęłam od Stulecia chirurgów Torvalda, a potem przesłuchałam sobie Triumfu chirurgów. Zaczęłam dosyć ambitnie, jeżeli chodzi o liczbę przesłuchanych godzin i też trochę z takim brakiem świadomości, ile stron ma ta książka, bo ona ma chyba około 600. Pamiętałam, że to jest jakaś cegła, ale kiedy zobaczyłam 17 godzin na odtwarzaczu, to nie za bardzo się zraziłam. Z niewiadomych powodów stwierdziłam, że chyba wszystkie audiobooki tak trwają, co jest zupełną nieprawdą, bo standardowa, taka średnia liczba stron, no to jest powiedzmy około 300-400, jeśli chodzi o jakieś takie kryminały i obyczajówki średniej długości. Ale w momencie, w którym zaczęłam słuchać, to jakoś poleciało mi z głowy, że to jest tak objętościowo obfita książka. Gdyby nie ten audiobook, to prawdopodobnie jeszcze przez długi czas nie sięgnęłabym po książkę. Triumfu chirurgów nie słuchało mi się już tak dobrze, ponieważ mnogość tych odkryć medycznych i spory lekarskiego świadka, przemieszczanie się narratora między Europą i Stanami, czyli te wszystkie elementy, które tak bardzo mi się podobały i nadawały dynamiki poprzedniej książce, w drugim tomie zostały zastąpione przez taką rozciągniętą akcję i przez to ta książka wydawała mi się taka bardzo przegadana. Ale to też zależy od tego, czym się interesujecie, bo jeśli lubicie ciekawostki, interesujecie się biologią, historią albo socjologią, to książki właśnie popularno-naukowe też będą dobrym wyborem. A to, co się sprawdziło w moim przypadku, niekoniecznie musi się sprawdzić w Waszym. I moją radą jest to, żebyście próbowali, bo tak naprawdę co Wam szkodzi? Kolejnym argumentem, który sprawiał, że tak bardzo ociągałam się ze słuchaniem audiobooków, była cena. Bo przecież audiobooki, tak jak tradycyjne wydania, wcale do najtańszych nie należą i w tym budżetowym starciu, jak dla mnie, nadal wygrywa książka papierowa. Jednakże, uwaga, tutaj z odsieczą przychodzą wcześniej wspomniane przeze mnie aplikacje oferujące różnorodne tytuły w ramach abonamentu. Jeśli macie smartfona, to wystarczy pobrać taką apkę, zapoznać się z regulaminem, co jest bardzo ważne, i założyć konto. Jak już wspomniałam, Storytel i Audioteka działają na zasadzie abonamentu. Główną różnicą między nimi jest filozofia korzystania z audiobooków. Storytel działa jak Spotify, na zasadzie wirtualnej biblioteki, w której możecie dodawać książki na półkę, ściągać je, ale wyłącznie w ramach aplikacji, żeby móc słuchać ich w trybie offline i nie otrzymujecie plików na własność.
Audioteka natomiast to taka księgarnia, do której przychodzicie obejrzeć asortyment, możecie przesłuchać sobie darmowy fragment i kiedy zdecydujecie się na dany tytuł, to w ramach miesięcznych opłat macie prawo ściągnąć jednego audiobooka na własność. Po tym ściągnięciu możecie go pobierać dowolną liczbę razy, możecie podzielić się nim z kimś w ramach dozwolonego użytku lub przerzucić na inny nośnik. Ze Storytel korzysta się w ramach abonamentu. Kwota 29,90 jest doliczana do rachunku telefonicznego lub po podaniu numeru karty płatniczej usługodawcy ściągają sobie należność samodzielnie, tak trochę jak działają wszystkie platformy streamingowe. Jako użytkownik ma się wtedy nieograniczony dostęp do wszystkich nagrań i Storytel proponuje też 2 tygodnie okresu próbnego, więc jeśli nie jesteście do końca zdecydowani, to macie 14 dni na to, żeby sobie popróbować, zobaczyć jak wygląda interfejs i czy w ogóle jesteście zainteresowani tak taką formą odbioru książek. Abonament audioteki jest dyszkę tańszy, płaci się za pomocą sklepu Google. W przypadku wybranych operatorów też dolicza miesięczną opłatę 19,99 do rachunku i tak samo jak przy Storytel, po podaniu karty, usługodawcy ściągają sobie tą należność samodzielnie. Jako abonenci audioteki otrzymujecie co miesiąc jeden punkt uprawniający Was do ściągnięcia pełnego audiobooka w dowolnym momencie. Czyli na przykład możecie mieć konto od 3 miesięcy, ale nie słuchać żadnego audiobooka, nie przepadają Wam te punkty, tylko one sobie są na tym Waszym koncie i na przykład po tych 3 miesiącach, w 4 miesiącu już macie wtedy 4 punkty i możecie sobie w zamian za nie ściągnąć 4 audiobooki. W przypadku dodatkowego zakupu książek, czyli powyżej ilości punktów, którą otrzymujecie w ramach tego abonamentu, każda książka jest dostępna za 2 dyszki dla wszystkich osób, które subskrybują audiotekę. Jeśli chodzi o ofertę, to na Storytel liczebny prym wiedzie fantastyka. Jest dużo audiobooków po angielsku, więc osoby uczące się języka, zarówno jak i te biegłe w rozumieniu angielszczyzny ze słuchu, powinny znaleźć coś dla siebie. Jest też trochę polskiej klasyki, co może zainteresować uczniów męczących na przykład panią Durską. Plus Storytel ma w swojej ofercie też e-booki. Silną stroną audioteki natomiast, w mojej ocenie, są jej super produkcje i słuchowiska. Ma okazałą bibliotekę literatury polskiej, oferuje podcasty, znajdziecie też kategorię audiobooków po angielsku i oferuje, co było dla mnie ciekawe, audiobooki kilku polskich tytułów prasowych. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają aplikacje i wolicie najpierw podpatrzeć, jak to działa, to na kanale znajdziecie nagrania ekranu z moim krótkim komentarzem, bo chyba nie ma sensu w podcaście opowiadać, jak wygląda interfejs. Bardzo skrótowe wrażenia z korzystania z tych apek. To po jakiejś chwili obcowania z nimi jesteście naprawdę w stanie sobie poradzić, bo one są dosyć intuicyjne. Jeśli ja sobie dałam radę, to myślę, że każdy, kto ma jakieś podstawowe predyspozycje techniczne do tego, żeby korzystać z telefonu, naprawdę sobie poradzi. Najbardziej podoba mi się to, że aplikacje działają w tle, że jest możliwość zmieniania prędkości odsłuchiwania. Jeszcze z takich fajnych rzeczy to wyłącznik czasowy. Można sobie ustawić, po ilu minutach audiobook automatycznie się wyłączy. Podsumowując to porównanie Storytel i audioteki, to nie uważam, żeby któraś była z nich lepsza. Bardziej chodzi o to, że spełniają różne potrzeby. I w zależności od indywidualnych preferencji, po prostu trzeba sobie tę apkę dobrać. Dla mnie audioteka wygrywa swoją ofertą, a Storytel nieograniczoną dostępnością. I tutaj chodzi bardziej o to, jaki tryb słuchania audiobooków przybierzecie. To też zależy od waszego stylu życia, bo jeśli macie zajęcia, albo chodzicie do szkoły, albo pracujecie i wasza praca nie pozwala na to, żeby gdzieś w tle sobie puścić właśnie audiobook, bo są osoby, które wykonują zawody umożliwiające im to. Na przykład widziałam na YouTubie kanał pewnego zawodowego kierowcy, który masowo słuchał audiobooków, a potem je recenzował. Więc oczywiście on jest w stanie przesłuchać o wiele więcej godzin niż osoba, która pracuje w biurze na przykład albo w sklepie. Poza tym też w jakich okolicznościach tego audiobooka będziecie słuchać? Czy zrobicie z niego takie medium towarzyszące? Czy jesteście w stanie słuchać w samochodzie, jeśli samochodem się poruszacie? Czy będziecie go sobie słuchać w komunikacji miejskiej? Jak długo jedziecie tą komunikacją? Ile zajmują wam dojazdy? Czy będziecie też słuchać w domu? Czy będziecie sobie siadać tak i słuchać tego intencjonalnie, czy raczej cały czas ta opowieść będzie gdzieś tam snuła się w tle i nie będzie stanowiła waszego głównego zajęcia? To wszystko zależy. I w zależności od tych wszystkich czynników,
Albo będzie dla Was lepszy Storytel, gdzie za miesięczną opłatą możecie sobie słuchać wszystkiego. Albo Audioteka, która raz w miesiącu oferuje Wam jednego audiobooka w ramach abonamentu, a każdy inny po obniżonej cenie. A już tak abstrahując od tych aplikacji, sama natura audiobooka jest dosyć ciekawa, bo odsłuchiwanie książki to nie tylko zatapianie się w treść, ale też ocenianie gry aktorskiej lektora. Bo lektor nie tylko odczytuje na sucho treść, nie byłoby to zupełnie zajmujące. Jego praca jest tutaj też dosyć istotna i może być to zarówno plus, jak i minus. Jednak za co lubię książki słuchane, to, że odwalają za mnie znaczną część roboty. Obcowanie z książką ma być dla mnie przyjemnością. Może tylko ja tak mam, że dopadają mnie momenty zmęczenia materiału i totalnego lenistwa, jeśli chodzi o aktywność jakąś kulturalną. Więc to jest to, co doceniam w audiobookach, że w momencie spadku formy nadal mam kontakt z lekturą. A poza tym mam czasem tak, że chciałabym przeczytać jakąś książkę, ale mam taki ogromny stos książek, które już czekają na to, żeby się z nimi zapoznać tyle długo, że wciskanie przed nie jakiejś innej książki, którą nagle zapragnęłam się zapoznać, byłoby bardzo dużą niesprawiedliwością wobec pozostałych. Poza tym tak sobie myślę, że to nie jest raczej taka książka, której językiem mogłabym się delektować, jakaś właśnie taka popularno-naukowa. No i ona gdzieś tak właśnie zostaje zawieszona w przestrzeni, jak Stulecie chirurgów. I to jest dobry sposób na to, żeby nie krzywdząc swojej kubki wstydu, zapoznawać się z kolejnymi pozycjami. W audiobookach podoba mi się ta ich elastyczność i uniwersalność, bo jednak druk wymusza od nas konkretną pozycję, konkretne ułożenie rąk, wymaga skupienia, a audiobook jest bardziej liberalny, pozwala nam robić kilka rzeczy jednocześnie, można w tym czasie uprawiać sport, albo gdzieś po prostu leżeć sobie plackiem i oddawać się przyjemności słuchania. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Dajcie znać, czy słuchacie audiobooków, czy po mojej zachęcie macie zamiar spróbować. Jeśli słuchacie audiobooków i macie jakieś inne rady dla osób, które chcą zacząć, ale nie są do końca przekonane, to komentarze należą do Was. Zachęcam Was do tego, żeby ściągnąć sobie obie aplikacje i zobaczyć, co one oferują, bo uwaga, tutaj ratuje trywializm. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby, zwłaszcza jako czytelnik albo słuchacz. Sprawdźcie sobie ich oferty. Ja dla Was porównałam takie podstawowe funkcjonalności. Jeżeli to komuś pomogło, to też dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie chce Wam się pisać. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Możecie śledzić mnie na fejsie. Link oczywiście jest w opisie pod filmem na YouTubie. Tam wrzucam zdjęcia cytatów z aktualnie czytanych przeze mnie książek, albo wrzucam screeny audiobooków, które właśnie słucham, razem z krótką opinią. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do polubienia i udzielania się. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!